W dniach od 19 do 29 sierpnia w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach odbywają się ogólnopolskie wakacyjne warsztaty informatyczne. Z Zespołem Szkół nr 1 organizatorzy współpracują kolejny rok z rzędu. Cieszy nas, że po raz trzeci już wybrano naszą szkołę jako miejsce do przygotowania takiego obozu. To świadczy o tym, że jednak organizatorzy byli zadowoleni z poprzednich dwóch pobytów w Kozienicach. A zorganizowanie tego obozu ze względu na jego charakter to duże przedsięwzięcie logistyczne. Przygotowaliśmy szkołę od strony technicznej, także musieliśmy dostosować trochę naszą infrastrukturę informatyczną. Była też taka ekipa, która wcześniej, żeby to wszystko się odbyło, przyjechała kilka dni wcześniej, żeby podłączyć dodatkowe urządzenia, bo jest to bardzo duża liczba uczniów, którzy równocześnie wykonują pewne operacje przez internet, bo programy, które piszą, są sprawdzane przez taki system serwerów, który odpowiada, czy zadanie zostało zrealizowane poprawnie, czy nie. Organizatorem tego maratonu naukowego jest 14 Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Jest to już 9 obóz organizowany przez tę szkołę, a za całość z ramienia Staszica odpowiada Joanna Śmigielska. Ze względu na ogromne możliwości naukowe, obóz ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku uczestniczy w nim 120 uczniów z całego kraju. Chętnych jest dużo. Zawsze mamy bardzo długą listę osób, które czekają, że zwolni się miejsce. Właściwie kryteriów takich nie mamy. Mamy grupę też zerową, więc kryterium jest takie, chcemy się uczyć informatyki. Jak ktoś jest zainteresowany nauką właściwie programowania i algorytmiki, to jest to kryterium, które predysponuje go do tego, żeby być na tym obozie. Uczestnicy pracują w 7 grupach poziomujących, zadaniowych. Są to grupy warsztatowe, które mają zajęcia z wykładowcami. Podczas zajęć są omawiane problemy i rozwiązywane zadania. Są też 2 grupy, które pracują już w zupełnie innym trybie. Pracują już w trybie konkursowym symulacji zawodów Olimpiady Informatycznej. Grupa 3 i 4, gdzie grupa 4 już jest dla uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej, a teraz chcieliby startować i być międzynarodowymi olimpijczykami. W warsztatach uczestniczą także 2 grupy uczniów Zespołu Szkół nr 1. Jest to 15 osób, które biorą udział w szkoleniu z Pythona i programowania C++. To są uczniowie, którzy dochodzą z miasta, przyjeżdżają, spędzają tutaj 5 godzin w szkole i robią bardzo ciekawe rzeczy, które się później przydadzą na zajęciach, ale oprócz tego też oczywiście są to bardzo rozwijające zajęcia. Mamy też plany co do wykorzystania Pythona w projektach, które realizujemy. Nad bezpieczeństwem i pracą uczestników obozu czuwa prawie 20-osobowa kadra. Kadra to są byli finaliści i laureaci Olimpiady Informatycznych. Mamy 4 medalistów Olimpiady Międzynarodowej z Informatyki. Wszyscy w tym roku z kadry to są osoby, które kiedyś były uczestnikami tego obozu. Jednym z wykładowców jest Artur Puzio, który jako uczeń 6-krotnie uczestniczył w tym obozie. Na takim obozie nauka oczywiście jest podstawową rzeczą, o której z tego wynosimy, przynajmniej dla mnie była. Dzięki temu obozowi miałem wiele osiągnięć informatycznych, między innymi zająłem 1. miejsce w Olimpiadzie Informatycznej Krajowo-Bałtyckich. Poza tym oczywiście też wyniosłem dużo kontaktów z rówieśnikami, bo to poznaje się na takim obozie, to nie tylko są uczniowie Staszica, ale też uczniowie innych szkół, więc poznaje się młodzież z całej Polski. To jest bardzo, bardzo wartościowe. Oczywistą dalszą koleją było zostanie tutaj prowadzącym, aby to, co dostałem, teraz móc oddać nowej młodzieży. Organizatorzy monitorują osiągnięcia i postępy naukowe uczestników obozu. W tym roku 2 naszych uczniów było na Olimpiadzie Międzynarodowej, zakwalifikowało się i na COJ-u zdobyli srebrny medal i brązowy, także bardzo ładnie. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w konkursach oraz olimpiadach informatycznych i trzymamy kciuki, aby zrealizowali się w tej dziedzinie.